Cześć, tutaj Magda Karwat Marek i witam was w pierwszym odcinku mojego podcastu, czyli programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i w ich domach, gdzie rozmawiamy sobie o codzienności, o zwyczajnym życiu. To taki podcast, w którym udowadniamy, że wcale nie trzeba, nie wiem, rzucać pracy, zmieniać mieszkania, zmieniać kraju, żeby mieć takie poczucie, że prowadzi się ciekawe i interesujące, fajne życie, bo czasem się okazuje że nasza rzeczywistość jest nawet dużo fajniejsza niż to co my o niej tak sobie sami myślimy. No a przynajmniej będziemy sprawdzać, czy tak faktycznie jest. W najbliższym czasie odwiedzę kilku gości. Na początek będzie to Kasia Pilitowska i Bart Suder, e, czyli właściciele dwóch supermodnych knajpek w Krakowie, humus i rannego ptaszka. Kasia jest też współorganizatorką festiwalu na Jedzeni Fest i są właścicielami naprawdę cudownego mieszkania, pięknego. Z okien widzą swoje dwie restauracje, co uważam, że jest naprawdę niesamowite. Słyszą, nawet kiedy one się gdzieś tam otwierają, widzą ludzi, którzy do nich przychodzą. I ja porozmawiam z nimi o tej ich codzienności, o ich pracy, która jest tak blisko, no i o ich życiu, które z mojej przynajmniej perspektywy wydaje się naprawdę no wręcz idealne. Będę też u Stana Barańskiego, fotografa z Krakowa, który z kolei prowadzi takie życie, o którym myślę sporo teraz 20- czy 30-latków marzy. Czyli. Pracuje zdalnie, ma pracę elastyczną, no i e, ciekawą jest fotografem, żyje minimalistycznie, ma inne też bardzo interesujące pasje. Myślę, że każdy by chciał być chociaż trochę tak jak Stan Barański. Zobaczymy. Będę też w widokach. To jest takie miejsce w Krakowie, które jest takim nowoczesnym, no właśnie, domem kultury, spółdzielnią. Trudno określić to jednym słowem, ponieważ nie ma chyba drugiego takiego samego miejsca, być może ja go nie znam, ale jest to taka sąsiedzka inicjatywa, w której ludzie spotykają się na różne wydarzenia. Zaczęło się nieśmiało. Była ceramika, joga, koncerty, no ale też na przykład Mrozu nagrywał tam ostatnio teledysk. No i o takim byciu sąsiadem, czy tworzeniu takiej społeczności sąsiedzkiej, między innymi o tym porozmawiamy z Mateuszem, który to wszystko wymyśla i organizuje. Pogadamy też o nieoczywistych funkcjach, które mogą pełnić mieszkania, no bo okazuje się, widoki to pokazują, że nie trzeba w sumie mieszkać w tych mieszkaniach, żeby one pełniły jakieś funkcje i, i, i miały swoją nową rolę. To są moi najbliżsi si goście. Jestem też bardzo ciekawa, gdzie ten podcast nas zaprowadzi, dosłownie i w przenośni. Zapraszam Was w tę mikropodróż razem ze mną, po mieszkaniach, po zakątkach, po załukach, po domach różnych gości. E, możecie się do mnie zgłaszać, albo na przykład pisać mi o, o osobach, które Was tak szczególnie interesują, a ja się tam postaram z Waszą pomocą. Może delikatnie wprosić, zajrzę i zapytam ich o takie różne domowe sprawy i to tylko, oczywiście. No to co? Do usłyszenia już wkrótce. Do zobaczenia, być może też. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, tam na przykład Instagram. No i będzie mi bardzo miło, jeśli już teraz klikniecie, obserwuj. Jeśli wam ten temat się spodobał, to na pewno dodam mi takiego kopa, żeby nagrywać podcasty dalej. No to do usłyszenia, pa pa.